Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba. Dzisiaj pokażę Wam, jak zmontować takie właśnie parawany korkowe. Może się to komuś przydać. One były złożone 2 dni temu. Zobaczcie, że się tutaj wygiął. A dlaczego? Ponieważ myślałem, że tutaj ten element, poczekajcie, o, musi być na sztywno, czyli muszę tą poprzeczkę, zaraz ostrość się tutaj pojawi, poczekajcie, aha, jest, tą poprzeczkę muszę obniżyć w dół, bo tutaj jest po prostu na sztywno, czyli ja obniżę, tu imbusem odkręcę z tamtej strony i zdejmę to na dół. W każdym razie te parawany trzeba robić w pozycji leżącej najlepiej, bo w pionowej ja już się przekonałem, że nie jest to takie proste. Możemy je dowolnie tutaj łączyć za pomocą łącznika. O, zaraz go pokażę i zacznę od, jak to się mówi, tyłu, czyli pokażę ten łącznik. W każdym razie do złożenia takiego parawanu potrzebne są 2 takie długie poprzeczki, 2 krótkie, 4 takie uchwyty, 1, 2, 3, 4 i takie tutaj, które są na przestrzał, kilka, 1, 2, 3, 4, no 4, bo nóżki te tutaj są w kompletach razem od razu zapakowane. Mam tutaj taki klucz imbusowy, w zasadzie tylko to jest nam potrzebne do skręcania i tutaj zobaczcie podwójny element, który się tutaj wpina, bo mówiłem, że od końca, i 2 parawany wtedy są razem złączone. Wpina się, no to jest bardzo proste, ponieważ tu się imbusem odkręca, tu w ten sposób, i z jednej i z drugiej strony i się zakręca. Tutaj jest śrubka, tutaj jest nakrętka. Tutaj te tablice korkowe się wygięły, ale nie martwcie się tym. No korek pracuje, bo do tego nasz producent dodał dodatkowe takie uchwyty. Je można zamocować w połowie, no tutaj, i spowoduje to, że ta, ja tu kręcę z ręki, dlatego nie mogę tego pokazać, ale spowoduje to, że tablica się wyprostuje, no korek pracuje. Żeby tego uniknąć od razu, to nie, takiego wygięcia, chociaż w instrukcji jest pokazane, ja tutaj mam instrukcję, że należy tak montować, od góry, co nie? Ale gdy zamontujemy po bokach te 4 uchwyty, bo tutaj są 1, 2, 3 i 4, gdy je zamontujemy tutaj po bokach po prostu 1, 2, 3 i 4, unikniemy dokładnie tego zjawiska. Co dalej? Tutaj położyłem cały zestaw, czyli 2 długie, 2 krótkie, no i tu są te uchwyty, które trzymają tablicę, zobaczcie. I żeby uniknąć tego skręcenia, no jeżeli producent przewidzi dział i da Wam jeszcze tutaj do środka te, to nie ma sprawy, a jeżeli nie, no to musicie po prostu odwrotnie zamontować, czyli nie dać tutaj z góry i z dołu, czyli tu i tu, czyli pokazuję tu i tu, tylko tutaj po bokach, czyli tutaj musimy zamontować te uchwyty. Ja spróbuję po bokach zamontować, a tutaj dam dodatkowe i zobaczycie, jak to wygląda. Ja spróbuję teraz te górne uchwyty przekręcić tutaj na dół. Tu wystarczy tylko te rozkręcić. Ja mam ich więcej, także nie będę rozkręcał. O, one się rozkręcają. Zakładamy na rurkę. Proszę.
bardzo. I tutaj wyprostujemy go. Albo dodamy. Montaż jest prosty i zakręca. O! Nie wiem, czy widzicie. Zobaczę. I tablica jest już wyprostowana. Tamte są, widzicie, wygięte. Tutaj dałem dodatkowy wspornik i już się prostuje. Tam też dam dodatkowy wspornik, się wyprostuje. Czyli zobaczcie, tutaj dałem dwa te wsporniki i już ona nie jest wygięta. Czyli dałem razem raz, dwa, tam na górze, tu w połowie i już po prostu się wyprostowała. Czyli teraz ten sam numer zrobię tutaj. Zobaczcie, ona jest wygięta. Dam wspornik tu w połowie i już nie będzie wygięta. To jest montaż, jeżeli mamy dwa dodatkowe. Dobrze, że tak się stało, bo przynajmniej widzicie. Czekajcie, bo mam kurki tutaj na dole już przygotowane. O. Teraz wam pokażę taką tablicę tutaj, nie tamtą, tylko tą, ona jest po prostu, zobaczcie, tutaj jest wygięta, dam w połowie te wsporniki i ona już będzie ok. I teraz mamy tutaj całą tablicę położoną poziomo, bo trzeba położyć poziomo, przygotowaną do montażu. Na początku dam, żeby uniknąć tych naprężeń, wygięcia po prostu tej tablicy. Zaraz wam pokażę. Żeby uniknąć wygięcia tych tablic, teraz są prosto. Żeby uniknąć tutaj wygięcia tej tablicy, daję te z boku uchwyty tam. Czyli jeden, drugi, trzeci, czwarty. Nie dam ich od góry. Dam je tutaj po prostu z boku, po bocznej stronie, o tak jak ten, tylko tutaj będą dwa, zamiast uchwytów od góry. Czyli tak samo, tylko że na tej dłuższej stronie. W ten sposób unikniemy wygięcia tej tablicy korkowej. Ja sobie tutaj wstępnie już jeden uchwyt zamocowałem. O, zmieniłem otoczenie, bo tam mi przeszkadzano. Teraz będę montował drugi uchwyt. No dobrze, o, to się szybko rozkręca, zobaczcie. Tu się zakłada. Proszę bardzo, i szybciutko dokręcamy. To jest lekko tylko dokręcone. Wkładam tutaj tablicę. Z jednej, z drugiej strony zrobię tak samo, bo to rozkręcę to tak, żeby typ można było przesunąć później, co nie? No, bo można przesuwać. Tak wstępnie tylko dam, sami zresztą zobaczycie. Zakręta dobrze. Drugi też wsunę. Daję to po bokach, bo o, gdzieś tak, żeby się nie wyginało, tak jak wam pokazywałem, to się nie powinno nic zdarzyć. Te uchwyty można przesuwać tutaj. Ja je zamontuję w takiej gdzieś odległości. Tu będzie dół, tu będą kółka, czyli tu więcej wystaje, a tutaj z tej strony drugiej, z tamtej, o, z tamtej strony na równi. Raz, tak, na równi. I z drugiej strony tak samo zrobię. I później dam takie uchwyty, te na końcówki. O, tutaj. Te uchwyty na końcówki też. Zluzuję tutaj i musami w tą stronę daję, żeby to ładnie wyglądało. Tu zluzuję to, to będą poprzeczki, musimy odłożyć,
wysunąć troszeczkę i włożyć tu. Tutaj to już można na stałe przykręcić, bo ta strona jest górą. Nie za bardzo, nie wiem czy za bardzo o, się wszystko rozbiera, także jak Wam śruba po prostu się nakrętka, widzicie? Chyba jest. Bo w każdym razie tutaj damy na stałe nakrętkę. Chcę dla filmu to zrobić, to się śpieszę. W każdym razie tutaj damy na sam koniec tamten uchwyt. Daję na samym końcu, z drugiej strony tak samo. No i nie będę już tego pokazywał. Powiem Wam, że te górne można przymocować na stałe tutaj. O, są rozkręcone. Jak się rozkręci, ja to tak próbuję się, żeby całkowicie nie rozkręcić, żeby wsadzić. Ale czasami wiecie, jak to człowiek chce, a po prostu się to rozkręci i tyle. Tak? Całkowicie się nie da czasami, trzeba rozkręcić. I tutaj tą daję. O, nie chcę wejść. Stało odpadło, trudno, nic się nie stało, po prostu, o, i ta górna część, żeby była na równi, o, i skręcamy to na stałe, to już mogą, to będzie góra, może być przykręcona na stałe, i do jakich wniosków dochodzę, po skręceniu tamtych trzech tam, że jeżeli damy te uchwyty z boku, po prostu, to możemy już na stałe i te uchwyty nam tą odległość po prostu, no, jak to się mówi, określają. To nie ja je tak na oko daję, o, a to wysokość tej tablicy może być troszkę wyżej lub może być troszkę niżej. Już wtedy to nas nie obliguje. Przy skręcaniu po prostu z góry i z dołu, to tutaj miałem kłopot, żeby tą odległość po prostu utrzymać. A tutaj jest odległość, są takie wcięcia, zaraz bym pokazał, poczekajcie, i one nam regulują po prostu, jak daleko ma zajść tablica. O. Tu są wcięcia, widzicie? Jest filc. No. I tak wygląda nasza tablica. Tutaj na dole jeszcze będzie jedna poprzeczka. No i dodane będą nóżki. W każdym razie możemy sobie teraz ją jeszcze poprzesuwać, ustawić sobie, dlatego jest w poziomie, żeby te szpary tutaj były jednakowe, widzicie, tu jest, nie wiem czy widać mniej, tutaj jest więcej, to ja to troszeczkę przesunę już wstępnie, o, i teraz będę dawał poprzeczkę na dole, do której też nie trzeba już wtedy tych uchwytów przymocowywać. Nogi się montuje bardzo prosto, bo już są gotowe. Rozszerzamy tutaj uchwyt i wkładamy tylko do środka, kontrujemy i to wszystko. I tak samo z drugim. To powinienem na odwrotnej stronie zrobić, bo tutaj kluczyk źle działa. A tu w ten sposób chciałem do nakręcenia pokazać tamtej, ale zróbmy na razie tak, później można to przesunąć, je wyprostować i cały ten jest pokazany, może niedoskonały jest ten film, ale nie mam tutaj warunków, nie mam drugiej osoby, żeby to pokazać dokładnie, będziecie po prostu
to robili, sami się zapoznacie z techniką tego montażu. Nie jest to trudne, tylko po prostu wymaga troszeczkę nakładu pracy, zresztą jak i wszystko, tak? I stawiamy nasz parawan, regulujemy wysokości i wszystko. No i mamy nasz cały ten parawan, ja to tak nazywam, w całości. Tutaj oczywiście możemy w dowolnej chwili to odkręcić, przesunąć, jak nie są na tej samej wysokości, kluczem imbusowym. Starałem się miarką, to można odmierzyć. Oczywiście wszystko proste, bardzo dobry wyrób. Polecam. Tutaj po bokach umieściłem, a tam było z góry.